Mamy czwartek, a więc czwartek, czyli nagroda za Division Rivals. Zbiorę wymienne i mam nadzieję, że coś trafię. Dywizja siódma, ranga pierwsza. Ekrany eventowe. Event związany z Ligą Mistrzów startuje już jutro w piątek o godzinie 19, więc podsumujemy sobie dzisiaj wszystko, jak to działało rok temu, dodatkowo jakie karty pojawiają się w przeciekach. Pokażę wam moje nagrody za Division Rivals, no i ogólnie pogadamy na tematy fifowe, które nas się tyczą w najbliższych godzinach i dniach. Jak zwykle, like, subskrypcja, lecimy po 23 tysiące, no i zapraszam was do linku w opisie, gdzie macie NEB, możecie kupić FIFA, doładowanie do PS Plusa, do Xboxa, przeróżne produkty cyfrowe, zapraszam. Wybór jest prosty z tego powodu, że wiadomo, mega paczka plus paczka zawodników premium, czyli 12 zawodników trzech rzadkich. Myślę, że to jest to, co może ewentualnie mi oddać, oczywiście wymienne, bo w razie czego możemy sprzedać i pohandlować za te coinsy, tak więc zobaczmy, co tutaj będzie. Nadal w paczkach mamy drużynę Once to Watch, więc no, sytuacja jest taka, że jest szansa coś trafić i karty są wymienne, więc tym bardziej świetna sprawa. Złota paczka zawodników premium, 12 złotych zawodników, 3 rzadkich. Zobaczmy, co będzie w tej paczce, a potem zostawimy sobie mega paczkę. Jaki kolor ekranów, karta złota. No i teraz jaka narodowość? Kolumbia PO, czyli mamy Cuadrado 83, ale zawsze coś może być w środku, są to nagrody wymienne, więc cały czas na to liczę, powtarzając w każdym materiale. No i niestety nie, jest Azpilicueta 82, jest Dier, no jest ciężko, no ciężko i zdecydowanie słabo, ale ile chodzi Cuadrado? 13,5 tysiąca monet, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że stoi tak dobrze, więc elegancko, czyli coś tutaj wpadło, myślę, że z tej paczki na spokojnie zarobione no około 17-18 tysięcy monet, jakbym wszystkie karty sprzedał. Jest naprawdę git. No i teraz mega paczka, czyli największa z możliwych dostępnych paczek. Przynajmniej tak tu jest opis, wiadomo, nie najlepsza. Zawiera 30 kart piłkarzy jednorazowych, wszystkie złote, 18 rzadkich. No i oby była karta eventowa. Karta eventowa to gwarantowany koniec, natomiast jest karta złota. I teraz pytanie o narodowość. Włochy, SO, Chiellini. Niestety Chiellini 84. Natomiast pamiętajmy, Mendy. Pamiętajmy Rafinha, nisko oceniony. Pamiętajmy Dembele. Sprawdźmy, co jest w środku. Co jest w środku, bo może raz przynajmniej środek zaskoczy. Nie tym razem. Mamy Taha, mamy Zaniolo, mamy Azmuna, mamy Godina, Blinda i tak dalej. Więc to są karty, które są zbyt dużo niewarte. Wyślemy wszystko na listę transferową. Chyba w klubie nawet nie mam też kart jakichś złotych, dobrych, takich, żeby tu ewentualnie mogły być w duplikatach. Nie, no jest Chiellini, jest Hradecki, jest Simeone, więc można powiedzieć, że z tych wszystkich nagród, patrząc, że jeszcze mamy tu zmianę pozycji, mamy jakieś ligi i tak dalej, ze wszystkich nagród zarobione około no, 30 tysięcy monet. Ale mam jeszcze paczkę z podglądem, więc zobaczmy, co będzie z paczki z podglądem. Złota zwykła paczka, mało komu oddaje, no i mi również, nie? Czyli jest to karta Kopa po raz enty. Overall 78 Perez. Żeby tak podsumować ten event, jak to wyglądało rok temu. Droga do fazy pucharowej, czyli po prostu te karty nie ulepszają się w momencie, kiedy już będzie faza pucharowa. Tyczy się to tylko fazy grupowej, bo to jest ważne do zapamiętania. Wiele osób rok temu myliło te karty z kartami Road to the Final, ale wiadomo, jak to wygląda. I sytuacja rok temu wyglądała tak, że można było zdobyć na takiej karcie dwa upgrade'y. Pierwszy upgrade w momencie, jeśli zespół wyszedł z fazy grupowej i zakwalifikował się do fazy pucharowej tych samych rozgrywek, czyli po prostu pierwsze, drugie miejsce w Lidze Mistrzów lub w innych Lidze Europy czy Lidze Konferencji. Też to wiadomo, która karta przechodzi dalej, który zespół przechodzi dalej. Kompletnie nie tyczy to się danego zawodnika, tylko ogólnie to są nagrody zespołowe i w zależności od występu całej drużyny możecie uzyskać na nich upgrade. I dodatkowo, jeśli w czterech pozostałych meczach drużyna odniesie 3 zwycięstwa. Należy jednak brać poprawkę, że teraz nam zostały tylko 3 mecze, więc prawdopodobnie z tego zejdą może 2 na 3, może 1 na 3, ale raczej 2 na 3 mogłoby być tak analogicznie, więc takie dwie drogi upgrade'ów były rok temu, o ile nic po prostu nie namieszają i na dobrą sprawę zawodnik nie musi grać, chodzi tylko o zespół. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o działanie tych kart. Jeśli chodzi o to, jacy zawodnicy dostaną karty specjalne w tym evencie drogi do fazy pucharowej, no twarzą eventu wychodzi na to, że będzie Leo Messi, następnie będzie Rafinha, następnie Valverde, tak, ma IFO Player od Demofa, tutaj mu jednak dali kartę specjalną. Szkoda, że nie komuś innemu z Realu, po prostu, no, byłoby lepiej, ale no, zostaje Valverde, chyba event będzie jednotygodniowy. Aubameyang, tutaj już nie Sheriff, tylko Food Arcade go zapowiada. No i następnie Phil Foden, lata jeszcze gdzieś Theo Hernandez. No tych przecieków jest naprawdę sporo, są one w czas. Te karty już często po ogłoszeniu przez Sheriffa są mocno podbite. Latają po prostu gdzieś w tych, tak nazwijmy to, kuluarach. Natomiast no, sytuacja jest taka, no, że jej kompletnie nic z tym nie robi. Więc lepiej nawet później o tym wiedzieć, czy wiedzieć ogólnie, jak starać się to dorwać, niż kompletnie nie wiedzieć. No po prostu takie obecne realia FIFA. Z drugiej strony nakręca im trochę hype, no bo o tym evencie coś się więcej mówi.
mówi niż tylko zapowiedź, pokazuje wam się jakieś karty. Mimo wszystko, jak to nie oni odsłaniają te karty, to ten hype troszkę rośnie na każde wydarzenie. Nagrywam ten materiał o 10:30 i bardzo mocno zastanawiam się, czy tutaj cokolwiek ruszy. To znaczy, czy po prostu te karty grywalne dzisiaj zaczną odpalać. Erling Haaland, jeśli chodzi o niego, 406 tysięcy, naprawdę wczoraj po prostu istny rollercoaster. No bo na dobrą sprawę, zobaczcie sobie, jak ten wykres wyglądał. Góra, dół cały czas, nawet nie oddaje do końca idealnie, jak to mniej więcej wyglądało. Natomiast potrafił z 380 do 440, znowu w dół do 390, znowu do 430 i potrafiły być takie wahania. Lecąc dalej, jeśli chodzi o Team of the Week numer 3, no właśnie, Team of the Week numer 3 musimy porozmawiać, bardzo ciekawa karta jest ta. Więc na dobrą sprawę, ciekawe jak będzie wyglądała jego cena podczas weekendu, wiele osób będzie chciało go pewnie ogrywać. No wygląda jak Erling Haaland, tylko wersja budżetowa. Po prostu, 3 na 4, bardzo szybki, bardzo silny, wysoki, styl biegania długi, no i tak naprawdę jak dacie mu myśliwego, to ta karta jeszcze lepiej wygląda. Niektórzy pewnie będą chcieli grać na jakimś engine'ie na nim, ale ten myśliwy to po prostu może być świetna karta i bardzo dobra, wpasowująca się w obecne realia gry, które są takie, jakie są. Lecąc dalej, obecny Team of the Week, Ben Yedder, ja bym go nie tykał, na razie przynajmniej, z tego powodu, że uważam, że po prostu to nie jest ta meta i tak jak na karcie złotej nie było szału, no to tutaj też może nie być. Następnie, patrząc na te karty, które możecie wyczekiwać, no to wiadomo, Erling Haaland, który nie leci w tym momencie z paczek, jego karta Stwatch podrożała, w piątek wróci jako inform. No i Rafael Leao, który to jest ciekawe, słuchajcie, jak weźmiecie sobie Rafaela Leao w chwili obecnej, to on ma styl gry kontrolowany, z architektem natomiast przechodzi w tą metę, ma styl gry ten wydłużony. Na karcie złotej jednak nie dało mu się w ogóle takiego stylu biegania wyciągnąć. No tu mylę style gry i tak dalej, ale po prostu styl biegania nie dało się u niego zrobić wydłużonego. Na IF-ie już to się da z tego powodu, że tutaj upgrade na przykład z zwinności jego jest plus 2, a siły plus 3, czyli ten jeden brakujący punkt został mu narzucony. Więc jeśli chodzi o Team of the Week 3, ja kompletnie na to nie zwracam uwagi, kompletnie na to nie patrzę, będę się rozglądał w okolicach weekendu, zobaczymy jak nagrody też tutaj wpłyną za ligę weekendową, pierwszy tydzień z ligą weekendową. A Team of the Week 2 nadal trzymam Kanjego Awersa, kompletnie nie ma jakichś wielkich wzrostów, tegoż Murodowa, widzę, że 14,5, ale to chyba jakiś zły odczyt, tak, no trochę zaniżony, ale 15, więc też jeden kaniżej niż był wczoraj, Fofana i tak dalej, zobaczymy. Wydaje mi się, że jest też taka atmosfera wielkiego oczekiwania jak to ewentualnie pójdzie, no i wszystko wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi natomiast o jakieś inwestycje niskobudżetowe, wziąłem Liverpool, wezmę tych Hendersonów, bardzo małe ryzyko można powiedzieć na tym, no bo wpada po 900 monet, 750 ma Quicksell, to można zaryzykować. Dzisiaj ważne mecze, wiadomo, może być tam chyba Milan, Juventus, może być Borussia, Bayern, może być Liverpool, Arsenal, no można coś z tego zabrać, ale zobaczymy jak z tym wyjdzie, bo wiecie jak wyszło z ważnymi meczami Ligi Mistrzów, kiedy nas kompletnie tutaj olali. Mocno mnie ciekawi jak będzie z tym Sterlingiem, czy on się wreszcie ukaże, czy nie ukaże, taka trochę cisza jest z nim, co nie zmienia faktu, że to nazwisko wszędzie się przewija od bardzo dawna, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Karty overallowe, no mają potencjał, szczególnie wydaje mi się, że dlatego, że te wymagania, na przykład 8788 karta musi być, natomiast trzymanie jakichkolwiek takich kart do piątku, do godziny 19, gdzie zobaczyłem mnóstwo paczek, gdzie zobaczyłem bardzo duży wysyp, wydaje mi się, że nie jest najbardziej optymalną rzeczą. Jednak wiadomo, wszystko tutaj wyjdzie w praniu, jak to będzie wyglądać, jakie będzie SBC, może coś w piątek dadzą ciekawego, może w sobotę jakieś wyzwanie związane z zawodnikiem, który ma dostać kartę drogi do fazy pucharowej, więc no to też wszystko jest takie na razie. Dzisiaj rynek jest po prostu taki ospały. Można zobaczyć sobie teraz, jakbyśmy przeskoczyli sobie jeszcze na chwilkę na Foodbina, zobaczyli na karty Once to Watch, no to te karty Once to Watch na dobrą sprawę też są stosunkowo nisko, patrząc na ostatnie ceny, więc no ciekawe, w którą stronę to pójdzie. Na pewno przed meczami urosną, czy to Tchouameni, czy Nunes, na który zwracałem uwagę w bardzo, a to bardzo analogicznych cenach, co są w chwili obecnej. Może coś o 19 będą jeszcze niżej do wysnajpienia lub bardzo podobnie. Natomiast no, te karty powinny rosnąć, ale wiadomo, czym bliżej spotkań, czyli czym bliżej weekendu. Akurat Nunes gra w niedzielę, więc kilka dni jeszcze do tego jest. Zastanawiam się, czy coś jeszcze trzeba podsumować. Mój stan obecny Division Rivals, jeśli chodzi o to, to wiadomo, zbliżamy się do rangi szóstej, do dywizji szóstej, ale tutaj brakuje chyba trzech spotkań rozegrania w Division Rivals i mam punkty kwalifikacji, więc będzie trzeba zagrać kwalifikacje i jutro na materiale całe kwalifikacje zobaczycie, a wiadomo, potem sobota, niedziela gramy ligę weekendową. Mój plan jest taki, żeby jeśli uda się dzisiaj w miarę wyjść i karty będą tanie, to na przykład sprzedać Roberta Lewandowskiego, bo wiadomo, wraca do paczek, sprzedać Tchouameniego, a wejść sobie na przykład Avertz, zostawić sobie Akanjiego tutaj w składzie, dodatkowo dorzucić
wrzucić sobie na przykład Nuneza w Once to Watchu i w miarę te końce trzymać w takich kartach przez weekend i zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale wszystko jeszcze wyjdzie w praniu, bo przy okazji pogram i przy okazji zarobię. Dzięki wielkie za oglądanie, dzisiaj takie bardziej podsumowanie tematu po raz kolejny, natomiast no jeśli będziemy robić codzienne materiały, to trzeba się cieszyć, że są jakieś informacje nawet odnośnie najbliższych eventów, odnośnie rynku i tak dalej, że coś się dzieje, no bo mimo wszystko coś się dzieje, myślę, że trochę to się po południu nakręci, potem jakaś panika jutro przed 19, a od 19 w piątek wysyp i kolejne okazje. Siema.